Witam Was ponownie w tym tygodniu. Pojawiło się sporo pytań pod ostatnim poradnikiem na temat wagi samego zdjęcia. Zdjęcie zajmowało ponad 5 mega, więc wyświetlanie go w internecie jest nieco problematyczne. Przy tego typu zdjęciach można bardzo łatwo obniżyć jego wagę, stosując kilka prostych trików. Nasza animacja składa się z ponad 100 klatek, więc to jest główny powód, dlaczego zdjęcie zajmuje tak dużo. Jeśli przejrzymy wszystkie klatki po kolei, widzimy, że pierwszych kilkanaście klatek wygląda tak samo, ponieważ nie zawiera żadnej animacji. W związku z tym możemy pokasować wszystkie klatki, które nie zawierają animacji, zostawiając tylko jedną, która będzie odpowiadała za po prostu pierwszą klatkę, która będzie wyświetlana. Wydłużymy dodatkowo jej czas wyświetlania, tak aby dla użytkownika nie miało to żadnego znaczenia. Tak więc wybieram jedną z klatek i naciskam ikonę kosza na śmieci. Tym właśnie sposobem usuwam poszczególne klatki. Muszę patrzeć na poszczególne klatki tak, aby nie skasować początku animacji. W tym momencie właśnie wydłużyłem wyświetlanie pierwszej klatki, na której nie ma żadnej animacji, do 1 sekundy. W tym momencie przeszedłem do kolejnych klatek, gdzie kot przestał ruszać ogonem. I teraz zacznę kasować dalsze klatki, na których kot dalej nie rusza ogonem, więc tym sposobem obniżymy wagę tego pliku. Kasuję klatki, dopóki kot nie zacznie chować ogona. I następnie znowu wydłużam wyświetlanie tej klatki, na której kot ma wystawiony ogon. Mogę wydłużyć to do 1-2 sekund, zależy jak chcemy, aby ta animacja wyglądała. Jeśli byśmy tego nie zrobili, nasz kot wysuwałby i chował ogon w przyspieszonym tempie. No i tak, już ze 100 klatek zrobiliśmy 12, a animacja będzie wyglądała praktycznie tak samo. Klikamy na zapisz dla internetu i urządzeń i to narzędzie od razu oceni nam rozmiar pliku po zapisaniu. Jak widać, nasz plik został oceniony na 651 KB przy 128 kolorach. Ja zwiększę liczbę kolorów do 256 i zobaczycie, że rozmiar tego pliku nie będzie dużo większy. Zajmują 760 KB, a wydaje mi się, że taki rozmiar już jest w pełni akceptowalny przez internet. Następnie klikamy zapisz i zaraz obejrzymy, jak wygląda animacja po zmniejszeniu jej wagi i wydłużeniu wyświetlania poszczególnych klatek. Jak widać, kot wyciąga ogon, po chwili go chowa, ale animacja wygląda tak samo płynnie jak w poprzednim poradniku, a obraz waży zdecydowanie mniej. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.